muzyczne podróże przez świat. Dziś odwiedzimy, proszę Państwa, Portugalię, a naszym gościem jest Tomasz Kostecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Podróże to obok malarstwa druga Pana pasja? Tak, podróże związane są ściśle z moją pracą, dlatego że przede wszystkim obrazy, które powstają na podstawie podróży, to są po prostu inspiracje na podstawie tego, co zwiedziłem. Zawsze w dzieciństwie marzyłem o tym, żeby objechać cały świat, zresztą chyba jak każdy chłopak. I powoli realizuje Pan to. I powoli to realizuje, włączając to nasz kraj. No, fantastycznym miejscem oczywiście jest Portugalia. Portugalia może nie jest tak duża jak Hiszpania, ale zabytków jest tam bez liku, praktycznie na każdym miejscu. I z uwagi na to, że Portugalia jest mała, każde miejsce związane jest z jakimś historycznym wydarzeniem i w każdym miejscu jest jakaś historyczna budowla. Portugalia to prawdziwy raj dla artysty. Tak, Portugalia jest ze względu na swoje położenie niezwykle ciekawa. Od Algarve, które właśnie słynie z małych plaż, stromych klifów i wspaniałego koloru oceanu. I właściwie jest to, można powiedzieć, takie jedyne miejsce, gdzie jest w miarę ciepła woda. Dlatego, że idąc na północ, prądy atlantyckie są zimne i na przykład koło Lizbony, w miejscowościach wypoczynkowych, Cascais lub plaże wyżej Cascais czy Sintry, tam woda osiąga nawet w lecie temperaturę tylko 19 stopni. Poza tym prądy morskie są tak silne, że czasem ratownicy, którzy pilnują porządku na plażach, nie zezwalają na wejście do wody powyżej kolan, bo prądy morskie powodują to, że człowiek po prostu nie jest w stanie ustać. Dlatego tam jest mniej ludzi, zdecydowanie mniej niż w regionie Algarve. Algarve jest ulubionym miejscem turystycznym dla cudzoziemców. Jest tam mnóstwo Brytyjczyków, Niemców, Polaków. Samo w sobie Algarve, jeżeli chodzi o naturę, dla mnie osobiście interesujące jest zachodnia część Algarve. Tam właśnie, gdzie występują te charakterystyczne klify, masa grot, można wybrać się za drobną opłatą na wycieczkę z miejscowymi rybakami, którzy chętnie obwożą właśnie i odwiedzić kilka takich grot, tylko należy być ostrożnym i poprosić o kamizelkę ratunkową lub upierać się przy tym, żeby taka kamizelka ratunkowa była na łodzi, bo często jej po prostu nie ma. A fala może być duża. A fale i prądy są tam naprawdę duże. Idąc na północ Portugalii, ta część między Algarve a Lizboną jest bardzo dziewicza, bardzo mało wiosek lub miasteczek, fantastyczne plaże z wydmami. Natomiast od Lizbony na północ zaczyna się praktycznie inny klimat. Kiedyś to również było podzielone. Rzymianie na przykład lubili sobie właśnie teren od Lizbony na południe, natomiast później władcy portugalscy od Lizbony na północ. I te różnice w obyczajach Portugalczyków widać, prawda? Tak, tak. Na północy i na południu. Oczywiście. Jest też takie przysłowie lub anegdota, którą powtarzają Portugalczycy, która związana jest również z regionami, że w Bradze Portugalia się modli, w Coimbrze studiuje, w Porto pracuje, a w Lizbonie wydaje pieniądze. Wydaje pieniądze, tak. To jest to bardzo popularne. Ze względów turystycznych, takich stricte turystycznych, warto wybrać się tylko na Algarve, bo właściwie tam jest ciepła woda. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy architektury, kultury, no to zdecydowanie Lizbona i północ. Bujna roślinność, która jest wynikiem wysokiego poziomu opadów. Ta roślinność jest charakterystyczna dla północy Portugalii. Jeżdżąc, bo często właśnie jeździłem do Portugalii samochodem, miałem okazję właśnie sprawdzać te różnice, kiedy właśnie północ Portugalii była zielona, górzysta i tak jak pan wspomniał, masę opadów, które oczywiście powoduje to, że cały region jest zielony. I zbliżając się do Lizbony, okolica staje się coraz bardziej żółta i miejscami tylko, gdzie znajdują się bardzo specyficzne strefy mikroklimatu, jak na przykład Sintra, tam występuje bujna roślinność i jest bardzo zielono. Co do Sintry właśnie i przyrody, jest to niezwykłe miejsce. Tam występują praktycznie wszystkie rośliny tropikalne. Rośliny te zostały przywiezione z dawnych kolonii portugalskich. Byron nazwał Sintrę mianem przecudownego raju. Jak pan sądzi, dlaczego? Ze względu na roślinność? Jest to też bardzo specyficzne, dlatego że Brytyjczycy ulubili sobie, nie tylko Byron, ale spora część arystokracji przeprowadziła się i robiła letnie rezydencje, opuszczając Wyspy Brytyjskie, ponieważ klimatem Sintra nieco przypomina Wyspy Brytyjskie, gdzie jest wilgotno, nie ma dużo słońca i można po prostu odpocząć od tego. Poza tym jest naprawdę bajecznie. Fantastyczne pejzaże, bujna roślinność, piękne widoki na morze, a poza tym architektura, która wyłania się właśnie spośród tej roślinności, czyni cały ten obszar bardzo fantastyczny i bajkowy. Dlatego też Byron między innymi nazwał to drugą Arkadią. Inni arystokraci, nawet chyba Churchill, premier Wielkiej Brytanii, również często odwiedzał Sintrę. Zresztą do dzisiaj ta część jest ulubiona
przez bardzo zamożnych, dlatego że ceny są tam bardzo wysokie, jeżeli chodzi o nieruchomości. Warto wspomnieć również o słynnym układzie, takim traktacie z Tordesillas, zawartym między Portugalią a Hiszpanią w 1494 roku. Dzięki temu traktatowi ziemia została podzielona między Portugalię a Kastylię wtedy na dwie sfery wpływów, których linią graniczną był południk, oddalony o 370 mil od wysp Zielonego Przylądka. I dzięki temu Portugalia rozciągnęła swoje wpływy na kraje orientalne, a także odkrytą w 1500 roku Brazylię. Jest to bardzo interesujące. Te dwa kraje praktycznie zawłaszczyły całą kulę ziemską w tamtym czasie. Warto też wspomnieć o tym, że w tamtym czasie Portugalia była gigantycznym imperium, który miał w swoim posiadaniu kolonie w Indiach. Praktycznie cała zachodnia strona Afryki należała do Portugalii. Brazylia, która do XIX wieku również była niesamowicie eksploatowana z diamentów i złota. I należy też wspomnieć o bardzo niechlubnej rzeczy, w której również Portugalczycy się wsławili, czego wstydzą się do dzisiaj, jest to temat tabu, handlem niewolnikami. Ponoć do około 1 000 000 osób zostało sprzedanych na targach, w miejscach w Afryce, a również na Algarve. Tam niedaleko Sagres, jeden z większych targów niewolników, który był w Europie. Później zawirowania historyczne spowodowały, że na krótko czas korona portugalska trafiła w ręce Hiszpanów i Portugalia straciła na znaczeniu. Jednak dzięki Brytyjczykom i pokonaniu tej wielkiej armady hiszpańskiej i przez to, że Hiszpania podupadła, Portugalia znowu, można powiedzieć, stanęła na nogi i dalej eksploatowała te swoje zamorskie kolonie. Warto również wspomnieć o takim traktacie z Windsoru, który zawarty został między Portugalią a Wielką Brytanią w XIV wieku i w traktacie tym została zawarta umowa handlowa, która została przedłużona w XVIII już wieku i praktycznie została nazwana najdłuższą umową handlową w Europie. Ta umowa obowiązuje do dziś. Przez to właśnie są ogromne wpływy brytyjskie w Portugalii. Sporo Brytyjczyków przyjeżdża do Portugalii, osiedla się tam bardzo chętnie i nawet podczas II wojny światowej, gdy Portugalia była neutralna, ale miała powiedzmy takie profaszystowskie rządy Salazara, udostępniła aliantom swoje bazy na Azorach, a Brytyjczycy, którzy płynęli swoją armadą na Falklandy, również mogli korzystać z tych baz. To, co z pewnością przyciąga artystów do Portugalii, to życie, które toczy się tam wolno. Tak, życie w Portugalii jest też bardzo specyficzne i w przeciwieństwie do krajów północnej Europy, Portugalczycy lubią zostawiać sobie dużo czasu na załatwienie różnych spraw i często po prostu terminy ustalane na godzinę nie obowiązują. Można się spóźnić pół godziny czy 20 minut. Rekordistami są Brazylijczycy, którzy tam mieszkają. Dla nich spóźnienie do 2 godzin jest normalne. Ale rzeczywiście można zachować wielką anonimowość w Portugalii. Ludzie nie są wścibscy, przez co właśnie jest bardzo przyjemnie i przyjaźnie. Portugalczycy sami są bardzo przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców i do turystów. Z jednej strony zdają sobie sprawę z tego, że jest to źródło pieniędzy. A z drugiej, swoim charakterem interesują się praktycznie tylko sobą. Przez co turyści mają, można powiedzieć, wolną rękę w zwiedzaniu, ale są bardzo otwarci, jeżeli zapyta się ich o cokolwiek. Również świetnie znają angielski i, co bardzo charakterystyczne, bardzo lubią dzieci. W ogóle kraje chyba południowe bardzo lubią dzieci i na każdym kroku to podkreślają. Dzieci robią wszystko, co im się podoba. Nazywają swoją ojczyznę ziemią łagodnych obyczajów. Na pewno przez specyficzny klimat. Nie jest tam nigdy gorąco. Ten pas przybrzeżny, powiedzmy do 50 km, cały rok klimat jest bardzo łagodny. Przez to podejrzewam, usposobienie Portugalczyków również jest bardzo łagodne. Trzeba też wspomnieć, że jest to kraj, w którym praktycznie nigdy nie było wojny. I oni nie wiedzą, co to jest agresja poza sprawami związanymi z rekonkwistą czy wielkimi odkryciami, no, gdzie wiadomo, że dochodziło do różnych rzeczy. To przez to, że kraj żył praktycznie w wielkim spokoju, można powiedzieć, że jest tam bardzo, bardzo spokojnie. Wręcz z tego, co nawet czytałem, to chyba najmniejszy odsetek jakichś deliktów kryminalnych w całej Europie. Wystawiał pan w wielu krajach świata, między innymi w Portugalii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Francji. Współpracował pan z National Heritage Gallery of Fine Art Beverly Hills w Kalifornii.
W 1989 roku powstał cykl pana obrazów dotyczących historii odkryć portugalskich, zaprezentowany podczas światowej wystawy Expo 98 w Lizbonie. Odkrycia portugalskie to kawał fascynującej historii, prawda? Tak, odkrycia portugalskie to sprawa niezwykła. Do całej wystawy przygotowywałem się ponad rok. Jeszcze mieszkając w Niemczech, również tam miałem galerię w części zachodniej wtedy, w Bielefeld. I przez to właśnie, że miałem galerię, którą odwiedził jeden z menadżerów potężnego niemieckiego koncernu, doszło do tej wystawy. On zaproponował mi zrobienie wystawy odkrycia portugalskie do Expo w 98 roku i zaprezentowania jej na tej wystawie, a firma praktycznie sponsorowała całe to przedsięwzięcie. Po bardzo niedługim czasie wyjechałem do Portugalii i tam na miejscu czytałem oraz, no można powiedzieć, trochę studiowałem historię Portugalii, dlatego że sama wystawa i obrazy, w której skład wchodziły, musiały prezentować to, co było charakterystyczne dla odpowiednich momentów odkryć portugalskich, czyli na przykład obraz Vasco da Gamy musiał mieć odpowiednie chorągwie, odpowiednie symbole charakterystyczne dla Vasco da Gamy, lub obraz symbolizujący Henryka Żeglarza, lub całość, na przykład sławne postacie, które na przykład od pierwszego króla Portugalii, Henryka, następnie Henryk Żeglarz, Vasco da Gama, który odkrył dla Europy drogę do Indii, Cabral, który odkrył Brazylię, no i tutaj jako piątego przedstawiłem Markiza de Pombal, który był pierwszym premierem Portugalii w XVIII wieku i odbudował Lizbonę po wielkim trzęsieniu ziemi. Oczywiście tych sławnych postaci, podróżników i odkrywców portugalskich było znacznie więcej, jednak ja miałem zaprezentować to w 10 obrazach. Na przykład w obrazie symbolizującym odkrycia portugalskie, bo tak się nazywa, w centralnym punkcie umieściłem charakterystyczną dla Portugalii budowlę Tor de Belém, czyli wieża w stylu manuelińskim, która jest w dzielnicy Lizbony Belém. I z tego miejsca praktycznie od XVI wieku wypływały statki w celu pozyskania nowych obszarów zamorskich. Na tym obrazie również umieściłem fragmenty drzeworytów japońskich, no bo jak wiadomo, Portugalia, czy odkrywcy portugalscy, a ściśle mówiąc jezuici portugalscy, odkryli dla również Europy Japonię, tam zakładając chrześcijaństwo. Niestety skończyło się to tragicznie dla nich. Fragment Indii, który symbolizuje również odkrycie Indii przez Vasco da Gamę, i w dolnej części Brazylię, jako kraj egzotyczny, odkryty dla Portugalii przez Cabrala w 1500 roku. Przez przypadek, ponieważ prądy morskie od Wysp Zielonego Przylądka zawiodły go akurat w tamto miejsce i jeden ze statków wrócił do Lizbony, zawiadamiając króla portugalskiego, że odkryli jakiś tam ląd, po czym popłynęli dalej w kierunku Indii, a Brazylia została dopiero tak wyraźnie eksploatowana w XVIII wieku i to wtedy przyczyniło się do gigantycznego bogactwa Portugalii. Taką główną postacią, nad którą chciałbym się skoncentrować, jeżeli chodzi właśnie o portugalskie odkrycia i to, co przedstawiłem w obrazach, jest Henryk Żeglarz. Był to mistrz zakonu chrystusowego, który właściwie przyczynił się do rozwoju wielkich wypraw morskich. On założył pierwszą w Europie szkołę nawigacji i żeglarstwa. Uważano za pierwszą Akademię Morską na Akademię świecie. Morską. Była to niezwykła postać i taki, można powiedzieć, pomnik jego został wystawiony również w Lizbonie. Jest to ten pomnik odkrywców przy Tor de Belém, w dzielnicy Belém, i on stoi na przodzie ze statkami w dłoniach. Jest postacią bardzo, bardzo uważaną w Portugalii. Obraz Magellan, który również namalowałem, jest trochę kontrowersyjny, ale zrobiłem to, ponieważ Magellan był w służbie króla hiszpańskiego, ale był Portugalczykiem, który na początku również odkrywał przede wszystkim Afrykę dla króla portugalskiego. Jednak po jakimś czasie podpadł królowi Portugalii i król postanowił go ukarać, zabierając przywileje, które posiadał. Po czym Magellan zwrócił się do króla portugalskiego i zrzekł się obywatelstwa. Następnie wyjechał do Hiszpanii i tam zaproponował królowi hiszpańskiemu swoje usługi i król hiszpański chętnie na to przystał. W innych obrazach na przykład przedstawiłem Brazylię, która no również przez wieki była kolonią Portugalii i Cabrala tutaj właśnie w prawym rogu. Inny obraz symbolizuje architekturę Portugalii i wierzenia w tamtym czasie, czyli takie odkrywanie nowego świata, zwijanie starych rulonów z wyobrażaniami o smokach, potworach morskich, a w górze wyłania się właśnie wspomniany już Tor de Belém i
słynny klasztor Hieronimitów, który wybudował na cześć odkrycia Indii przez Vasco da Gamy król Manuel I Szczęśliwy. I jest to właśnie największy chyba przykład stylu manulińskiego, który w Portugalii jest najważniejszym stylem architektonicznym. Tak. Jest to styl architektoniczny charakteryzujący się elementami morskimi, morskimi linami, zwierzątkami, muszelkami, które bardzo drobiazgowo przede wszystkim zdobią wejścia, portale, okna. Jest bardzo dekoracyjny i jedyny w swoim rodzaju. Tak, tu już mamy obrazy, o których mówiłem, właśnie obraz symbolizujący Japonię i akurat tu jest fragment Tour de Belém, a z tyłu przedstawiona została wyprawa morska, powiedzmy charakterystyczna dla Europy styl malarstwa realistycznego, który przechodzi powoli w charakterystyczną sztukę drzeworytu japońskiego i właśnie charakterystyczną architekturę bram japońskich, w których właśnie umieściłem fragment parawanu. Też taka charakterystyczna dla Japonii sztuka przedstawiania. Parawan, na którym Japończycy przedstawili jezuitów, którzy przybyli właśnie do Portugalii. A reprodukcję oglądamy w bardzo prestiżowym portugalskim magazynie, prawda? Tak, to jest Kasai Jardel, można powiedzieć, takie bardzo ekskluzywne czasopismo, do którego udzieliłem właśnie interwiu. Lizbona jest przepięknie, wręcz amfiteatralnie położona. Amerykanie czują się podobno tam jak u siebie, dlatego że pod względem usytuowania i zabudowy przypomina San Francisco. Pan był w San Francisco również, więc może coś na ten temat powiedzieć. Tak, Lizbona jest rzeczywiście bardzo podobna i klimatem, i położeniem. Przede wszystkim położona jest na siedmiu wzgórzach. Również występują tam trzęsienia ziemi, które są typowe dla obu miast. Również można znaleźć w Lizbonie właśnie typowy dla San Francisco tramwaj na linie. No sporo Amerykanów, którzy również wybrali sobie ten region właśnie do zamieszkania. No i obszarem również, bo San Francisco też nie jest wielkim miastem, około miliona mieszkańców. Czyli tak jak Lizbona, prawie milion mieszkańców, tak. Czyli 1/10 całej populacji Portugalii. Dokładnie. Lizbona jest miastem fascynującym. Gdyby nie trzęsienie ziemi w 1755 roku, to miasto miałoby jeszcze więcej do zaoferowania. Stare ryciny sprzed trzęsienia ziemi pokazują miasto pełne klasztorów, wież, kościołów, niezwykłych zabytków, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Sama Lizbona została założona przez Juliusza Cezara, który też krótko rezydował w miejscu, gdzie dzisiaj mamy Zamek Świętego Jerzego. To było w roku 60 przed naszą erą. Lizbona może nie została założona w pełnym tego słowa znaczeniu przez Juliusza Cezara, dlatego że Fenicjanie już wcześniej znali to miejsce. Ale różne narody przybywające właśnie po starożytnych Rzymianach doprowadziły praktycznie to miasto do niesamowitego rozkwitu kulturalnego, a zrobili to przede wszystkim Maurowie, którzy również upodobali sobie to miejsce, wybudowali również w miejscu tego zamku Świętego Jerzego meczet i fantastyczne zabudowania, ponoć fantastyczne, bo niewiele do czasów współczesnych zostało. Bardzo charakterystyczną dzielnicą Lizbony i dla mnie osobiście najładniejszą, choć najbardziej zaniedbaną, jest Alfama. Alfama leży u podnóża właśnie Zamku Świętego Jerzego. Była to część arabska, najmniej zniszczona podczas trzęsienia ziemi, więc można tam zobaczyć, jak dawniej Portugalczycy mieszkali. Bardzo wąskie ulice średniowieczne, niekiedy nie większe niż 2,5 metra szerokości, schody i charakterystyczna właśnie dla Portugalii to, że wieszają właśnie pranie między domami. Miejsce jest bardzo urokliwe, sporo kawiarni, restauracji, również dla kieszeni każdego. Miejsca przy porcie w Lizbonie są nieco droższe, ale tam, jeżeli ktoś interesuje się tą właśnie starą Lizboną, może zobaczyć praktycznie najwięcej. Jest to nowoczesna metropolia, przeszła gruntowną przebudowę infrastruktury towarzyszącą targom Expo 98. Targi, właśnie ta światowa wystawa w 98 roku przyczyniły się, można powiedzieć, do nowego rozwoju Lizbony i część niezagospodarowana portu, która była w fatalnym stanie, została właśnie wykorzystana do tego, żeby zbudować tam nowoczesne kompleksy budynków. No i z tego, co słyszałem, największe akwarium w Europie, które jest przepiękne i warto pojechać tylko dla samego akwarium. Takim równie ciekawym po Alfamie, jeżeli chodzi o sprawy architektoniczne, to jest Belém. Belém położony nieco od centrum, około 6 km. Od centrum można dostać się tam taksówką, które są bardzo tanie w Lizbonie.
W Belém znajduje się największy i najwspanialszy obiekt portugalski, słynny klasztor Hieronimitów, założony przez Manuela I, jak już wspominałem, na cześć wyprawy Vasco da Gamy do Indii. Z relacji wiadomo, że poziom rzeki był dużo wyższy, także wychodząc praktycznie z klasztoru, wsiadało się na statki. W chwili obecnej morze opadło, wskutek czego wszystko jest nieco wyżej, ale sam obiekt jest rewelacyjny. Ten styl manueliński i kolor, biały kolor, przede wszystkim, który dominuje, no robi niesamowite wrażenie. Między innymi leży tam pochowany, jest nagrobek Vasco da Gamy w klasztorze Hieronimitów. No i oczywiście wieża Belém, która również jest typowym przykładem sztuki manuelińskiej. Warto to zwiedzić. Kosmopolityczna metropolia o bogatym życiu kulturalnym. Pełno tam galerii, muzeów. Pan jako artysta może na ten temat z pewnością wiele powiedzieć. Jest masa przede wszystkim muzeów. Szczególnie polecam Muzeum Sztuki Dawnej, w którym znajdują się, jeżeli ktoś jest fanem oczywiście, niezwykły tryptyk Hieronima Boscha, ale i również sporo dzieł sztuki flamandzkiej właśnie okresu Boscha. Ci, którzy lubią sztukę nowoczesną, polecam Muzeum Gubenkiena, które jest w północnej części miasta. Zaprezentowana jest tam kolekcja prywatna, zbiór prywatny Gubenkiena, który pokazuje impresjonistów i sztukę brytyjską prerafaelitów. Również na uwagę w Lizbonie zasługuje masa obiektów architektonicznych, udekorowana typowymi dla Portugalii płytkami ceramicznymi. Niebieskimi, azulejos, tak. Są to biało-niebieskie płytki, które są właśnie typowe nie tylko dla Lizbony, ale również dla innych miast Portugalii. Tak. Mhm. Interesujące jest również górne miasto Bairro Alto. Szczególnie skupia się tam życie nocne. No i ta słynna muzyka fadu. Można posłuchać w licznych restauracjach i klubach muzycznych. Dwa mosty, które są w Lizbonie. Pierwszy, który został wybudowany na cześć rewolucji z 74 roku. Most nazywa się mostem 24 kwietnia. Czerwony most również, który nieco przypomina Golden Gate w San Francisco. I wjeżdżając właśnie przez ten most, można zobaczyć Lizbonę jako miasto niezwykłe, miasto białe. Stamtąd jest właściwie najwspanialszy widok. Właśnie tam też znajduje się ta postać Chrystusa Wielkiego, który góruje na wzgórzu. Jest też symbolem, powiedzmy, Lizbony. Ale chyba o wiele wspanialsze mosty znajdują się w Porto. Ach, tak. Drugim co do wielkości miastem Portugalii jest Porto. Miasto leży nad rzeką Douro, tuż u jej ujścia do Atlantyku. Miasto różni się charakterem od Lizbony. Tak, przede wszystkim przy wjeździe już to widać. Może architektura jest bardzo podobna, ale kolor miasta jest zupełnie inny. Lizbona jest biała, Porto jest szare. Być może przez to, że klimat jest inny, ludzie też są inni. Ludzie ciężko pracują, tak jak już wspomniałem. Ekonomiczne centrum Portugalii. Słynną bolsą, giełdą papierów wartościowych, ale samo położenie również jest przepiękne, tak jak Lizbony. Robi niesamowite wrażenie przede wszystkim to, że ma cztery mosty. Jeden z nich, słynny most Luisa I, zaprojektowany przez Eiffla. Może nieco właśnie o tym moście, który prowadzi od starej części, takiej portowej Porto, do części, gdzie są słynne piwnice wina Porto. To wydaje mi się jedna z większych atrakcji właśnie turystycznych. Sam port jest bardzo interesujący. W porcie znajduje się masa kawiarni, masa restauracji. I łodzie. Charakterystyczne duże łodzie z płaskim dnem, którymi przed laty transportowano beczki z winem. Dzisiaj łodzie są atrakcją turystyczną. Tak, choć również na wzór tych starych łodzi, dzisiaj bardzo podobnymi transportuje się z górnej rzeki to wino do właśnie tych piwnic, które nazywają się jak? Barcos Rabelos? Tak, Barcos Rabelos. W ogóle wino Porto jest czymś wyjątkowym. Do produkcji tego wina używa się właśnie winogron ze specjalnego obszaru wydzielonego. Obszar ten został wyznaczony już w 1756 roku przez właśnie wcześniej wspomnianego pierwszego premiera Portugalii, Markiza de Pombal, od którego właśnie zaczęła się odbudowa zniszczonej Lizbony. Interesujący jest w ogóle cały proces robienia tego wina. Robi się to właśnie z tych specjalnie wyselekcjonowanych winogron. Zbiór winogron rozpoczyna się od połowy września i trwa do połowy października. I sok z winogron fermentuje przez kilka dni, a kiedy poziom cukru wystarczająco się obniży, proces fermentacji zostaje zatrzymany przez dolanie do tego brandy z winogron. Cztery części wina i jedna część właśnie brandy. Następnie
właśnie leżakuje to w beczkach przez kilka miesięcy. Później właśnie te beczki wożone są drogą rzeczną do piwnic w Porto. Tam zbiera się też specjalna komisja, która ustala, jeżeli rocznik był dobry, to wino dalej leżakuje w beczkach około 2 lat, a następnie przelewane jest do butelek i leżakuje w tych butelkach od 10 do 15 lat następnych i to są najlepsze gatunki Porto. Te gorsze gatunki Porto leżakują w beczkach między 4 a 5 lat i później przelewane są do butelek. Także ten proces jest bardzo skomplikowany. A które wino panu bardziej odpowiada? Porto czy Madeira? Porto, zdecydowanie. Wracając do Porto, to jest nowoczesne centrum finansowe, ale też dzielnice bardzo biedne. Tak, samo miasto jest szczególnie interesujące w jego właśnie starej części. Mnóstwo wąskich uliczek, pasaży, które właśnie zachowały swój pierwotny wygląd. Też charakterystycznym elementem są wszędzie suszone ubrania. Ale niezwykłe jest to właśnie, że niektóre budynki w starej części przypominają z filmów brazylijskich takie właśnie bardzo ubogie budynki, ale jest to niezwykle malownicze. Jest to najbardziej interesująca część właśnie tego starego miasta, ponieważ odbywa się tam prawdziwe życie. Tam mieszkają właśnie ci ludzie, którzy często wysiadują właśnie na ławkach, patrząc na ujście rzeki i jakby marząc o tym, że przypłyną jeszcze kiedyś te wielkie żaglowce lub wielkie statki, dlatego że trzeba wspomnieć o tym, że Porto straciło na rzecz Lizbony znaczenie. No ale niestety, pewnie te statki nigdy nie przypłyną i też trzeba uważać na jakość wody, która jest fatalna, dlatego że jest potwornie zanieczyszczone ujście. Bardzo polecam Porto, jeżeli chodzi o właśnie takie wyprawy kulinarne. Można tam zjeść no, niesamowite portugalskie potrawy. No właśnie, czego powinniśmy spróbować w Porto i w ogóle w Portugalii? Przede wszystkim ich narodowego dania bacalhau, czyli dorsza, robionego na 365 sposobów, to prawda? Tak, przeróżnych naprawdę wariacjach. Jest to dorsz najpierw solony, później suszony, później ta suszona ryba jest moczona i przyprawiana na, tak jak pan powiedział, ponad 300 sposobów. Smakuje wybornie, ale musi być dobrze zrobiony i polecam może nie te lokale największe dla turystów, ale to położone nieco, powiedzmy, w głębi portów. Dotyczy to i Porto, i Lizbony. Nie jeść bezpośrednio przy nabrzeżu, dlatego że tam jest i drogo i te potrawy, no może nie są aż takie najsmaczniejsze. Zresztą Portugalczycy też o tym sami mówią, że najlepiej zjeść jest tam, gdzie parkują Portugalczycy, a jak już widać, że parkują kierowcy dużych samochodów, to tam jedzenie jest najlepsze. Mało warzyw dodaje się. Tak. Choć muszę powiedzieć, że porcje, którą oferują Portugalczycy, są chyba największe na świecie. Dlatego, że podają potrawy na wielkich metalowych misach i no, trudno to zjeść wszystko, w przeciwieństwie na przykład do Hiszpanii, którzy są nieco oszczędni tym. Ale jeżeli ktoś lubi dobrze zjeść, to naprawdę polecam. Czasem też się zastanawiam, na czym ma polegać dieta śródziemnomorska. Poza rybami jedzą bardzo, bardzo dużo mięsa. Mięsa wołowego, mięsa wieprzowego. Jeszcze w latach 70. XX wieku Portugalia była zwana żebrakiem Europy. Kraj ten po 20 latach zdystansował, można powiedzieć, połowę Europy. Tak, Portugalia dzięki właśnie pomocy Unii Europejskiej stała się, można powiedzieć, taką potęgą. Może nie w pełni tego słowa znaczeniu gospodarczą, ale kraj rozwinął się niezwykle. W Portugalii oczywiście można spotkać... Jeszcze dzielnice biedy. Bardzo biedne dzielnice. Na tej podstawie można zobaczyć, jak ci ludzie kiedyś żyli, ale nowoczesne centra, przede wszystkim Lizbony, są warte naśladowania. Są miejsca w Portugalii, jak na przykład na wschód od Lizbony, charakterystyczny region Alentejo, gdzie praktycznie do dzisiaj panują stosunki feudalne. Jest tam sporo majątków ziemskich, które pozyskali obszarnicy. W 1974 roku, bodajże po tej rewolucji, rewolucja zabrała obszarnikom ziemię, ale chłopi nie potrafili jej uprawiać, ponieważ byli zbyt biedni, nie mieli maszyn i ci obszarnicy z powrotem odkupili tą ziemię. I do dziś jest w ich posiadaniu i prawda jest taka, że ludność, która zamieszkuje ten teren, najmuje się do pracy, tak jak było to powiedzmy przed 100-200 latami. Ale z tego regionu pochodzą wspaniałe wina. Tak, no ja uważam, że najlepsze wina właśnie pochodzą najlepsze. Z regionu Alentejo. Obszar ten jest niewielki. W ogóle obszary, które produkują wina w Portugalii nie są wielkie, dlatego też zasoby konsumowane są praktycznie na miejscu w Portugalii, ale oczywiście Portugalia słynie właśnie z tego, że robi wina. Poza tym jest chyba też największym eksporterem
importerem korka, który uprawiany jest na plantacjach, również w Alentejo. To są takie dwa artykuły, rzeczy, które... Z których się specjalizuje Portugalia. Do niedawna Portugalia była eksporterem najtańszej siły roboczej na rynki Unii. Tak. Dzisiaj sama ściąga ludzi do pracy z innych krajów. Trzeba też wspomnieć to, że Portugalczycy masowo emigrowali do wielu krajów, nie tylko zamorskich, ale również europejskich. Ponoć w Paryżu mieszka ich około 1 000 000 Portugalczyków. Interesujące pamiątki przeszłości możemy znaleźć w miastach uniwersyteckich, takich jak Coimbra. Ja w Coimbrze nie byłem. Tak. Ale też w Eworze i tam pan był. Evora jest również uniwersyteckim miastem. Evora stworzyli Rzymianie, starożytni Rzymianie. Takim głównym obiektem godnym uwagi jest świątynia Diany, która mieści się na rynku obok katedry. Katedra również bardzo specyficzna, surowa, gotycka, którą również warto zwiedzić. W ogóle całe miasto Evora jest położone właśnie w tym biednym regionie Alentejo, ale przez to właśnie, że powstał uniwersytet i napłynęło sporo młodzieży, stało się takim centrum tamtego regionu, do którego warto się wybrać. Przede wszystkim na swój specyficzny mikroklimat, który tam jest. Ogromną część miasta stanowią mury, które je otaczają. Mówiliśmy dziś o stylu manuelińskim. Znakomitym przykładem tego stylu jest klasztor, który znajduje się w miejscowości Batalia. Tak, Batalia to klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej. Pochodzi on z XIV i XV wieku. Ta budowla to mieszanka stylu właśnie manuelińskiego, późniejszego, i gotyckiego. Kościół zbudowano w latach 1388-1434, ale manuelińskie właśnie dodatki z końca XV i XVI wieku zmieniły surowość właśnie gotyku w taką nieco lekką budowlę. Budowla oszałamia, można powiedzieć, wręcz tymi elementami zdobień manuelińskich. Można ją porównać praktycznie tylko z klasztorem Hieronimitów, który znajduje się w części Lizbony w Belém. Warto zobaczyć gigantyczny obiekt, który ma niesamowitą wewnątrz i na zewnątrz atmosferę. Warto również wspomnieć, że właśnie w klasztorze tym został pochowany słynny założyciel szkoły nawigacji, Henryk Żeglarz. Natomiast szkoła, która została założona przez Henryka Żeglarza, znajduje się w miejscowości Sagres. Tak, Sagres jest inaczej nazwane miastem Henryka Żeglarza. Henryk Żeglarz postanowił założyć tam pierwszą w Europie właśnie szkołę nawigacji i żeglarstwa, do której sprowadził wielu astronomów, kartografów, podróżników. W Sagres studiowali Magellan, Pedro Cabral, który odkrył Brazylię, no i również sam Vasco da Gama, który odkrył drogę do Indii. Na pobliskiej plaży, właśnie w połowie drogi między przylądkiem świętego Wincentego i Sagres, ponoć wodowano pierwsze karawele, które również przyczyniły się do odkrywania najpierw zachodnich brzegów Afryki, no i później dalej. Były to bardzo zwrotne statki, które umożliwiły Portugalczykom właśnie osiągnięcie tych celów zamorskich. W Sagres może nie zachowało się z czasów Henryka wiele zabytków. Część fortecy, w której również znajduje się ta słynna kamienna róża wiatrów, niezwykłych rozmiarów, naukowcy przypuszczają, że służyła właśnie ona nawigatorom i właśnie uczniom do studiowania. Inni są przeciwnego zdania. Ta róża wiatrów została odkryta pod kościołem, który tam był w 1921 roku. Niewiele zostało z tego starego fortu Henryka Żeglarza, ponieważ zniszczyło trzęsienie ziemi, właśnie to słynne z 1755 roku. Ale właśnie tam powstał ten fundament przyszłego zamorskiego Imperium Portugalii. Jeśli ktoś lubi zabytki architektury, bardzo dobrze zachowane, powinien wybrać się do Obidos. Maleńkie, otoczone murami średniowieczne miasto, którego główną atrakcją jest dobrze zachowany zamek. Tak, Obidos jest niezwykłe, dlatego że otoczone jest średniowiecznymi murami i zamknięte. Kiedyś może również dochodziło do murów Obidos, także bezpośrednio z miasta można było już żeglować. Pełno tam brukowanych uliczek, fantastycznych domów pomalowanych właśnie na biało, z okiennicami niebiesko-żółtymi. No i oczywiście zamek, który się tam znajduje. To tak jak miasto z bajki. Miasto z bajki. A dla tych, którzy mają więcej odwagi, warto wejść na mury Obidos i całe miasto można praktycznie z góry obejść po murach. Miasto warto zwiedzić i no, nawet cały dzień można tam spędzić. A już jeżeli ktoś zdecyduje się zostać na noc, atmosfera jest niesamowita, kiedy chodzi się właśnie samemu po tych wąskich i krętych uliczkach. Polecamy również miejscowość Alcubaca. Tutaj jest imponujące opactwo Santa Maria de Alcubaca. Jest to ogromne opactwo cysterskie założone w
1153 roku przez pierwszego króla Portugalii, Alfonsa Zdobywcę. Obiekt został wciągnięty na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Klasztor został wzniesiony dla upamiętnienia zwycięstwa nad Maurami przez właśnie króla Alfonsa i zyskał ogromne wpływy, stając się najpotężniejszy w kraju, i mnisi, którzy tam zamieszkali, mieli również specjalne uprawnienia. Należały do nich liczne wioski oraz cztery porty. Klasztor w 1834 roku został opuszczony. Atrakcją klasztoru jest ogromna kuchnia. Przez środek kuchni przepływa strumień, który jest oczywiście uregulowany, ale jest to tak sprytnie zrobione, że mnisi, którzy tam byli, wykorzystywali właśnie ten strumień do czerpania bieżącej wody, do mycia naczyń i również do łowienia ryb. W tej ciekawej kuchni w Alcubarga był jeden z najbardziej znanych podróżników. Słynny angielski podróżnik William Beckford w sposób specyficzny opisał atmosferę zepsucia i upadku, jaki panował właśnie w klasztorze. Niekończące się biesiady opasłych, ledwo trzymających się na nogach zakonników. Zauważył też, że butelki były tak szybko opróżniane, prawie tak szybko jak w Szkocji. Wiara jest bardzo ważnym elementem życia dla Portugalczyków. Tak jak i dla nas, można powiedzieć, mają również u siebie Fatimę, która jest, powiedzmy, takim w chwili obecnej centrum, miejscem kultu. Najważniejsza pielgrzymka w Portugalii. Wielu Portugalczyków, którzy właśnie przyjeżdża z zagranicy po emigracji, pierwsze co robi, to jeździ do Fatimy, pomodlić się i podziękować. Przede wszystkim za zdrowie. Niezwykłe w Fatimie jest to, że odległość około 100 metrów czy 200 metrów, już w tej chwili nie pamiętam. Oczywiście nie dla wszystkich, ale można pokonać na kolanach. Jest to niezwykły widok i bardzo, bardzo duchowe miejsce. W Portugalii kultywuje się wiele ludowych tradycji, obyczajów. Niektóre z tych imprez przerodziły się w szalone uroczystości, na przykład podczas Nocy Świętojańskiej, gdzie można oglądać barwne korowody taneczne. Porto, gdzie to charakterystyczne jest bicie się plastikowymi młotkami po głowach. A to z jakiej okazji? To jest związane ze świętami wielkanocnymi. I całe Porto właśnie chodzi z takimi plastikowymi młotkami i bije się po głowach. Niezwykłym miastem czy miejscowością jest Tomar. Powstał tam pierwszy zakon templariuszy, który właśnie jest związany z religią chrześcijańską. To tutaj właśnie swoją siedzibę miał ten ogromny zakon, który został przekształcony w zakon chrystusowy. Wielkim mistrzem tego zakonu chrystusowego również był książę Henryk Żeglarz oraz król Manuel I. Praktycznie do 1249 roku templariusze spełnili swoją świętą misję i wygnali z kraju Arabów. Zostali hojnie obdarowani przez króla portugalskiego i dostali spore posiadłości ziemskie i za swoją stolicę obrali sobie właśnie Tomar. Tam stworzyli ogromną twierdzę. Na uwagę zasługuje przepiękna budowla templariuszy, która nazywa się Harola. Jest to taka apsyda, rotunda, zbudowana przy klasztorze. Ponoć templariusze uczestniczyli we mszy na koniach. Jest to najlepiej zachowany obiekt templariuszy tam. Sam klasztor jest również niezwykły, dlatego że budowany przez kilka stuleci, więc można odkryć w nim niezwykłe style, od stylów romańskich przez gotyk i ten charakterystyczny styl manueliński, w którym dekorowano okna i wejścia. Polecam, to miejsce jest niezwykłe. Równie fantastycznym miejscem i małym, niedocenianym jest Sintra. Jest to miejscowość położona około 40 km na północ od Lizbony. Sintra była ulubionym miejscem właśnie królów portugalskich, a wcześniej Maurów, z uwagi na swój klimat. Ale przez to powstały tam niezwykłe obiekty. Pałac Królewski, również w stylu gotyckim, przez dodanie elementów manuelińskich, robi niesamowite wrażenie, warto zwiedzić, a charakterystyczne dla niego są ogromne dwa kominy. Pięknym obiektem jest Montserrat. Jest to dawny pałac również, który został kupiony przez angielskiego podróżnika Williama Beckforda, również pisarza, który musiał uciekać z Wielkiej Brytanii ze względu na swoje upodobania homoseksualne i znalazł właśnie w Portugalii swoje miejsce. Tam też kupił ten pałac, wyremontował go, dodał sporo właśnie elementów arabskich. 50 lat później również inny angielski arystokrata kupił ten pałac, nazywał się chyba William Cook.
i również dodawał tam wiele innych elementów. W Sintrze można spotkać właśnie wiele takich wiktoriańskich obiektów, ponieważ, tak jak już wspominałem, był to ulubiony teren i do dzisiaj jest Brytyjczyków, którzy tam chętnie się sprowadzają. Na uwagę również zasługuje zamek Pena, wybudowany przez ostatniego króla Portugalii. Został on wybudowany na wzgórzu. Jest bardzo bajeczny, no, wygląda trochę kiczowato, ale jest takim zbiorem elementów od gotyku po właśnie styl manueliński, z elementami również romańskimi. Wybudowany został w stylu zamków króla bawarskiego, jak w Allgäu w Niemczech, Neuschwanstein. Obok tego zamku, na drugim wzgórzu, znajdują się ruiny arabskiej twierdzy, po której no niestety zostały tylko mury. Warto tam wejść i zobaczyć niesamowite widoki, które rozpościerają się stamtąd. Widać ocean oraz całą Sintrę. Z Sintry, gdy jedziemy w kierunku oceanu, mijamy na przykład wioskę Kolares, w której produkuje się również wspaniałe wina. Jest tam również niesamowita atmosfera. Z Kolares niedaleko już mamy do najbardziej wysuniętego cyplu na zachodzie Europy, Cabo da Rocca. Strasznie wieje. Dzięki dalekim podróżom Portugalczyków w ich kulturze zaznaczyły się wpływy afrykańskie, południowoamerykańskie i to widać chociażby w pieśniach Fado. Fado jest taką, powiedzmy, kultową muzyką Portugalii. Niektórzy właśnie porównują to do amerykańskiego bluesa, ponieważ w pieśniach tych Portugalczycy przedstawiają właśnie taki żal, taką troskę. Są to, Fado po portugalsku to los przecież. Los, tak. To, co zostało utracone i praktycznie już nie wróci. Jest to bardzo melancholijna muzyka, ale robiąca niesamowite wrażenie. Oczywiście głównym centrum jest Lizbona i Coimbra. W Coimbrze jest takie Fado studenckie, natomiast w Lizbonie nieco inne. Ja na przykład osobiście słuchałem Fado w Estoril i często ta muzyka grana jest w małych tawernach dla turysty, wręcz nieosiągalne, w jakichś podwórkach. Trzeba przejść przez 2-3 podwórka, aby dostać się do takiego miejsca. Nagle człowiek znajduje się w jakiejś wielkiej kuchni, gdzie każdy może zagrać i zaśpiewać. Myślę, że Portugalczycy tęsknią za tym, co mieli, a mieli niezwykłe bogactwo przez kilkaset lat. Ten mały kraj był najbogatszym krajem w Europie. To wszystko zostało jakby przetrawione albo zniknęło wśród rodów arystokratycznych, ale niestety zwykli, przeciętni ludzie nic z tego nie mieli. Nie było tam niestety klasy mieszczańskiej, charakterystycznej na przykład dla Holendrów. I jeszcze koniec XIX i XX wieku portugalscy chłopi masowo emigrowali za pracą do Brazylii, ale i później do innych krajów europejskich. Dlatego to Fado to jest taka tęsknota za czymś, co było, co minęło i nadzieja może, że będzie lepiej. Choć wielu Portugalczyków nastawionych jest do przyszłości dosyć negatywnie. Oni raczej żyją tym, co było i tym, co było w historii, niż przyszłością. Ale też niezwykłą rzeczą jest to, że jakbym na nowo odkrył Portugalię, ponieważ zrobiłem im historię i reakcja była taka, że jakby oni to na nowo odkryli. Miałem wrażenie, że jakby nie wiedzieli o tym, że byli kiedyś gigantyczną potęgą morską. Muszę powiedzieć, że też byli za to wdzięczni i nie ukrywali tego, że to tak fantastycznie wyszło i ktoś z zewnątrz pokazał im tą ich wielkość, którą mieli, a historię mają przecież no niezwykle bogatą. Naszym gościem był Tomasz Kostecki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.